Hej, hej, dzień dobry, witam Was serdecznie w losowaniu roczników. Podlinkuję Wam w pierwszym przypiętym komentarzu playlistę. Sobie sprawdzicie, które roczniki były zrobione i czy jesteście pośród nich, tam się możecie odnaleźć. A tymczasem losujemy dzisiaj jeden rocznik, a będzie to rocznik 1986. Dobrze, 1986, drogi roczniku. Sprawdzimy sobie energię przemiany pokoleniowej, w której aktualnie się znajdujesz. A jest to tym, czyli mamy tutaj taką energetykę z jakąś taką niechęcią, niezgodą na konieczną przemianę. Tu się bardzo, bardzo mocno opieramy. Mało tu jest ruchu, mało tu jest ruchu w tej przestrzeni. Z czego to może wynikać? Najprawdopodobniej trzeba by się cofnąć do ostatnich 13 lat, bo teraz mamy takie położone podwaliny na kolejne 13 lat. Sprawdziano. Jesteście w energii karmicznej. To jest runa Eichwas. Energia, która mówi sprawdzam. Czy adekwatnie do swojego potencjału zrealizowałeś, zrealizowałaś się w duchowym rozwoju? Czy nie zapadłaś, nie zapadłeś w sen? Czy nie jesteś taką energią zahibernowaną? Nie jest to energia ani dobra, ani zła, ja bym powiedziała całkowicie neutralna. Ponieważ ona tutaj pokazuje konieczność, ale też taką waszą twardość charakteru. I tu jest powiedziane, że tu będą dwie opcje. Jeżeli zasypiamy, to tak jakbyśmy umierali i musimy na nowo się odrodzić, obudzić się, żeby właśnie wyjść też z jakiejś energii niepożądanych. Tu nie jest najłatwiej, od razu mówię. Bo Eichwas w odwrocie jest taką energią, taką upartą, zawziętą. Tu albo nie chcemy za bardzo zmieniać nic w naszym życiu, albo i to się dokonuje. Nawet widzicie pozytywy z tego tytułu. Natomiast gdzieś dookoła mamy taki tygiel manipulacji, bo jest to energia, która właśnie bardzo długo i trudno się regeneruje. Nie jest tutaj najłatwiej się jakby odrodzić, powstać na nowo. I to jest energia wyzwania. Zdecydowanie to jest energia wyzwania, bo mówi, największym wyzwaniem przed Wami, drogi roczniku 86, jest zmiana nawyków. Zmiana podejścia, może w ogóle też, bo tutaj ta energia wiąże się z kręgosłupem, z czakrabem podstawy, korony, z czakrabem ósmy, czyli wątroba, pęcherzyk żółciowy, genetyka. Może tutaj pomóc yoga, ćwiczenia ciała, umysłu, ćwiczenia fizyczne. Gdyby tego nie było, to macie do tego gorącą namowę. Trudności wzmacniają mnie i uczą, mówi ta runa. A zatem muszę tutaj przeprowadzić w swoim życiu zmiany konieczne. Jest to energia kryzysowa, ale mam też dobrą informację. Jaką mianowicie? Że te kryzysy w tej runie przemijają. Jest ostrzeżenie przed zaciąganiem długów. Jest ostrzeżenie przed braniem kredytów, żeby nie narażać się na straty, tak? Macie taki czasowy brak perspektyw na tak zwane bogacenie się, co nie znaczy, że ta energia nie ustąpi, natomiast trudno się Wam będzie przebić. Przez różne mury, przez skały niezrozumienia. To jest taka energia zawiści, zamroczenia. Jesteście taką roślinką, która pragnie wzrostu. Aktualnie jesteście właśnie w takiej przestrzeni. Ja pragnę wzrastać, ale natrafiam na mur niemożności. Często w internecie zobaczycie taki obrazek, a może nawet go umieszczę na miniaturce, bo do Was idealnie tutaj w tej sytuacji pasuje. Jak jest taki beton, cała powierzchnia wybetonowana, pęka i gdzieś tam spod spodu wydostaje się taki mały kwiatuszek, nie? Przebija się. I właśnie tak pokazana jest ta Wasza sytuacja. I tutaj jest powiedziane,
bo to jest wyzwanie, bo trzeba będzie właśnie odejść od tych nawyków, od tych zamiarów, które są bezsensowne, które powodują osłabienie, które taki brak dyscypliny, bo tu wola ludzka w ogóle też jest taka słaba, nie? Ulegamy tutaj jakimś popędom, jakimś pozornym sukcesom. Ja bym powiedziała, że rocznik, przynajmniej jakaś część osób z rocznika 8-6 odniosła sukces, ale tutaj jest wyraźnie powiedziane. Ale to jest sukces pozorny. To nie jest sukces prawdziwy. To jest sukces pozorny. To jest pozorny sukces mistrzostwa. To jest pozorny sukces wysokiego stanowiska, na przykład jakiegoś urzędu państwowego. To są sukcesy pozorne. Więc przed tobą tutaj jest taka energia jakby najpierw może znudzenia i rezygnacji, po to, żeby tutaj zobaczyć, że ja coś muszę powtórzyć, że muszę zmienić, nie? Że tutaj powinienem po prostu w tym wyzwaniu pokonać siebie. Jeżeli chodzi o strefę partnerstwa, to tutaj mówi się, że albo rozwód wisi w powietrzu, związek jest nieudany, który szkodzi Twojemu rozwojowi, albo i nie, bo tu też mogą być osoby samotne albo w bardzo dobrych relacjach, to myślę, że tutaj relacja też będzie przechodziła i tak przez jakieś testy, bo mamy tutaj pewne ograniczenia. Albo partner jest w jakiś sposób hamujący, albo nawet i nie. Po prostu jest taka przestrzeń życia obok, nie? Życia obok, jakby każdy dla siebie. Nawet tu możemy się lubić i kochać, ale jakoś tak jest takie rozłączanie się, dystansowanie. Te, które mają rzeczywiście bardzo trudne związki, to tutaj jest od razu rada wpisana w tę runę. Zakończ, poczekaj na kogoś, kto prawdopodobnie przybędzie bardzo szybko. Nie wolno tutaj zatruwać sobie życia jakimiś oskarżeniami, posądzeniami, bo to Cię może wyniszczać. Zawodowo to też jest powiedziane, że mamy taką przestrzeń na razie paraliżowania, co nie znaczy, że się tutaj nic nie dzieje dobrego. Niemniej jednak my się tu musimy zastanawiać, czy lepiej czegoś nie zawiesić, albo po prostu nie przeprowadzać tutaj jakichś zmian, które miałyby też zmieniać profil na przykład, bo tu mamy zmianę profilu zawodowego, mamy często zmianę szkoły, tak, edukacji, czasami brakuje nam funduszy, czy chorujemy i dlatego te zmiany są tutaj przymusowe, bo to najczęściej te zmiany, one wynikają albo z naszych nietrafionych oczekiwań, albo właśnie z jakiegoś rodzaju przymusu, chociaż to się w zasadzie łączy. Więc tutaj jest energia weryfikacji poglądów na życie w ogóle, weryfikacja poglądów przed Wami. I powiedziałabym dość poważna tutaj jest ta weryfikacja, dlatego że my tutaj jesteśmy jakby przymuszeni do większej determinacji, do takiej przemiany duchowej, która każe nam uwierzyć w wieczność, wieczne rzeczy duszy, te, które wierzą, ok. Natomiast tutaj jest powiedziane, ja tutaj przy tej runie muszę rozluźnić się, tak, puścić napięcia, modlitwa, medytacja. Niektórzy biorą tylko leki, zamiast na przykład zastosować inne działania uzdrawiające, poza chemią, tak. Tu jest powiedziane, odnawiaj to, co chcesz odnowić, chroń to, co chcesz uchronić. To jest tutaj ważne. Natomiast ten symbol odrodzenia i regeneracji, pamiętajmy, że jest odwrócony, więc tu będzie dużo, dużo do roboty. Dużo do roboty. Tu się można zatruć takim nadmiarem. Nie wiem nadmiarem czego. Tu jest nadmiar. Nadmiar. Może tu być nawet finansowo bardzo dobrze. Wtedy jest też jakiś nadmiar bogactwa. Albo i nie. Nadmiar złości. Brak jakiejś wytrwałości. Czyli
tu jest powiedziane, potrzeba tego wysiłku więcej, nie? Żeby właśnie to życie wypłaciło ci nagrodę. Tyle, że póki co w tej energii mankamentów i niedociągnięć, rzekłabym, konieczna jest tutaj olbrzymia weryfikacja. I to jest energia przeznaczeniowa. To jest energia, która ma tutaj człowieka uczynić bardziej wytrwałym, wzmocnionym poprzez właśnie rozpoznanie, przesłania tych zdarzeń w życiu, że to nie jest przypadek, że to nie jest żadna kara, że moja samodyscyplina i taka energia przebicia się przez ten grunt nieświadomości będzie mi pomocna i wyrwie mnie z pozornych sukcesów albo z braku sukcesów, bo tu jest sukces pozorny albo jego brak. Nie wolno tutaj zasypiać, nie wolno tutaj umierać. Tu powiedziane jest, trzeba przetrzymać, wypuścić nowe pędy i jak ta roślinka odrastać. Dobrze, w najbliższym czasie jak ta energia będzie się tutaj materializowała, manifestowała dla Was, roczniku 1986. W najbliższym czasie, jak ta energia będzie się dla Was manifestowała, krótko mówiąc, w jakiej formie? W takiej, odwrócony król kielichów. No mamy tutaj nadmiar złości, albo używek, albo leków. Mamy jakieś takie pozorne właśnie sukcesy, albo niespełnionego artystę tutaj mamy. Albo taki mężczyzna Wam tutaj stanie na drodze, może być trygon wody, być nie musi. I to jest taka energia bardzo, bardzo niepłodna. To nie jest złe, bo ta energia się pojawia wtedy, kiedy chce Wami tak wstrząsnąć, potrząsnąć. Żebyście jasno zobaczyli, nie? Co w trawie piszczy, co trzeba zmienić. No i tu właśnie cały czas mamy jakiś rodzaj właśnie nadmiaru, jakiś rodzaj uzależnienia. Tylko, że wiecie, pamiętajcie, że uzależnienie nie musi być używką. Może być uzależnienie od jakiejś ekstrawagancji, bądź nawet uzależnienie od cierpienia. Też, bo to wiecie, to naprawdę ten temat ma wiele, wiele odsłon. Jaka będzie tu materializacja? Tak jak powiedziałam, może być to konkretny człowiek, to może być też Wasza energetyka powiązana tutaj właśnie z takim przerzucaniem winy na kogoś innego, bo król kielichów w odwrocie do czego ma tendencję? On zawsze szuka wokół kozła ofiarnego. Wchodzi w taką rolę ofiary i mówi, wszyscy są winni, tylko nie ja. W ten sposób on taki jest tyranizujący. Może tu w ogóle chodzi o to, że jakieś panie na przykład macie takiego tyranizującego partnera, prawda? A tu jest powiedziane, rozwód wisi na włosku. Albo jakaś energia separacyjna, albo przynajmniej trzeba się zastanowić, czy może pójść na jakąś terapię do psychologa, rodzinną, jeśli chcielibyście, czy chciałybyście ratować związek. Ta energia mówi, mężczyzna, który tu nie ma skrupułów, manipuluje innymi przez emocje, bo to jest emocjonalna manipulacja. Mamy tutaj dużo fałszu, taką energię sarkastyczną, dwulicową, podłą. To jest narcyz. Narcyzm jest w zasadzie nieuleczalny. Jakie mogą być tu zdarzenia? Może tutaj iść właśnie w utratę honoru, w możliwość jakiegoś skandalu, albo po prostu ktoś będzie tutaj Wasze słabości wykorzystywał, bo Wy macie teraz kiepską energię. Taką energię, powiedziałabym, jak taki wypompowany balonik. Więc tutaj jest powiedziane, że ta przestrzeń odwróconego króla kielichów jest nieobliczalna i ona właśnie może wykorzystać tę Waszą chwilową niedyspozycję, tak? Jeszcze może być inna opcja pozornego sukcesu bądź braku sukcesu, bo jest przyczyna, która się tu pokazuje w najbliższej przyszłości. Niewykorzystany talent, bo często król kielichów w odwrocie mówi, talent jest niewykorzystany. Talent Twój jest niewykorzystany. Oczywiście może to być ostrzeżenie konkretnie przed tym człowiekiem, przed manipulacją i dla Ciebie, i dla innych. Ostrzeżenie przed kradzieżą, przed oszustwem. Uczuciowo to mamy tutaj właśnie taki związek trudny, nieharmonijny. Dwa razy mamy tutaj pokazane kłótnie, nieporozumienia z partnerem albo nie najlepsze w najbliższym czasie prognozy dla spraw uczuciowych, bo
No, ewidentnie mamy niedojrzałość męską jako taki punkt zapalny tej sytuacji uczuciowej. W zdrowiu dodatkowo proszę zwrócić uwagę w najbliższym czasie na wszelkie płyny ustrojowe, zwykle poza krwią, ale powiedziałabym, że też bym pod to podciągnęła. Kwestie ojcostwa, nie? Tego towarzysza życia, tego naszego męża. To jest taka energia właśnie dość trudna, dystansująca, a jednocześnie tyranizująca. Taka tutaj jest manifestacja. Zobaczymy, moi drodzy, rada, jak w tych sytuacjach, o ile energie do Was pasują, bo nie muszą do wszystkich, może tylko jakaś wybrana grupa tutaj ma ten odczyt dzisiaj dla siebie, bo jeżeli na przykład inne nie mają żadnych problemów życiowych albo uznają swój sukces za prawdziwy, a nie pozorny, no to w zasadzie nie musi być to dla nich. Zobaczymy, moi drodzy, co robić, tak, w tej sytuacji. Co robić? Rada, co robić? Drogi roczniku 1986, krótko mówiąc, jak wyjść tutaj, jak się przebić przez ten beton niezrozumienia, bądź poradzić sobie z tym odwróconym królem kielichów, albo wszystko w jednym. No to trzeba wyjść z nałogów. Tutaj jest albo leczenie, albo energia zdjęcia różowych okularów, bo tutaj jest powiedziane redukcja jakichś marzeń typu śnimy na jawie, tak? Bo tu żyjemy iluzjami. Mamy niedojrzałość, jakieś niedojrzałe fantazje swoje, cudze, które rodzą rozczarowania, prawda? Wchodzimy w taki odmienny stan świadomości, ale wymuszony. Nie poprzez modlitwę i medytację, tylko mamy tutaj albo zaburzenie osobowości, albo coś jest wywołane właśnie używkami, narkotykami, bądź toksycznym człowiekiem, bądź w ogóle toksycznymi ludźmi. Nie ufacie losowi, trzeba losowi zaufać. To oczywiście pomaga tutaj modlitwa, wespół z medytacją. Pomaga taka przestrzeń, która każe nam się zmierzyć właśnie z jakimś nadmiarem. Tu mamy nadmiar, tu mamy nadmiar, tu mamy nadmiar. Nadmiar wszelkiego rodzaju uzależnień. Wy jesteście ludźmi mocno uzależnionymi bądź współuzależnionymi. I powtarzam jeszcze raz, tu akurat pokazały się kieliszki, ale to nie muszą być kieliszki. To może być naprawdę szeroko rozciągnięta taka metafora na Wasze uzależnienia, jakieś takie wewnętrzne nałogi, nie? Tu jest też często lekomania, uzależnienie od środków zmieniających świadomość, bądź od takich energii zmieniających świadomość. Co robić w odwróconej siódemce kielichów? Na pewno wyjść tu z jakiegoś nadmiaru, wyjść uzależnienia, bądź nałogu, to jest jakby taki pierwszy trop. Oczywiście, że nie wszystkie to będą miały, więc wtedy jest powiedziane, zacznij stąpać mocniej po ziemi. Trzeba po prostu wyjść z jakiegoś oderwania od rzeczywistości, bo Twoje plany są nierealne. Trzeba wyjść z samooszukiwania się, więc tutaj zdecydowanie może pomóc solidna psychoterapia, albo przynajmniej, bo tu się samo oszukujemy. Często tu się w ogóle nie działa, nic się nie robi. Mamy taką przestrzeń. Ja nie mogę dokonać prawidłowego wyboru, ale powiem Ci dlaczego, bo brakuje realizmu. Brak realizmu, brak realizmu, brak realizmu. Energia bardzo chwiejna. Mamy tu przede wszystkim fałszywe wyobrażenie o sobie, bo tu mamy taką, nie chcę powiedzieć manię wielkości, bo nie zawsze, czasami mamy wręcz przeciwnie, kompleks takiego podeptania i niższości. Chyba z powodu jakiegoś mężczyzny, energii męskiej. Być nie musi, w każdym razie mamy fałszywy obraz siebie, a to nigdy nie jest dobre. Może boicie się w ogóle sukcesu, koncentrujecie się na takich zadaniach, które są jakąś rutyną, nie przynoszą oczekiwanych dochodów, coś tutaj jest takiego właśnie zatrzymującego, ale powód jest pokazany. Fałszywe wyobrażenie o sobie. Macie fałszywy obraz siebie. Oczywiście efektem tego są zawody miłosne, jest jakaś ślepa namiętność, która prowadzi ludzi na manowce. Więcej jest tego szkód niż pożytku. Bo tu jest energia, zobaczcie. Wszystkie trzy karty pokazują iluzję. Fantazję. Jakiś rodzaj właśnie nieprawdziwej wiary, tylko fanatyzmu, takiej wewnętrznej jakiejś dewocji. Ale to nie chodzi o klepanie paciorków. Dewocja też może mieć różnego rodzaju odgałęzienia. Takie uleganie jakimś pokusom.
różne nałogi, nie? Zakupoholizm, alkoholizm, narkotyki, seksoholizm, no różne rzeczy, różne holizmy. Żeby po prostu nie zajmować się rzeczą do rozwiązania, ja zastępuję sobie erzacem, czyli mam jakieś coś zamiast, nie? Szukam zabawek zamiast, zabawki zamiast. No i tutaj nie można dalej szukać w radzie zabawek zamiast, tylko odzyskać ten swój prawdziwy obraz własnej osoby. Dobrze. Symbol Waszej przemiany, drogi roczniku 1986. Symbol Waszej przemiany. Pióro. Tu pamiętajmy jeszcze o tych właśnie jakichś niewykorzystanych talentach. Pióro też tu może do tego właśnie nawiązywać, jako taka pewna podpowiedź, by coś tutaj spisać. Pióro to wolność. Wy się macie uwolnić. Wolność. Też jakiś formalizm, bo my coś tutaj piszemy, spisujemy. Tu jest i dostojeństwo, i wolność. Mamy też taką właśnie symboliczną śmierć, bo na przykład krucze pióro oznacza śmierć. Pióro gołębia na przykład pokój, prawda? Zaprowadzenie pokoju. Taka energia, żeby... I to, wiesz, to jest wasze przejście. Tu jest pokazana sytuacja, która nie będzie trwała wiecznie, bo tu jest powiedziane, że wy tu macie zadanie do wykonania. I to pióro właśnie pokazuje symbolicznie. To jest uwolnienie się od właśnie tych fantazji i prawdziwe uduchowienie, bo tu mamy coś takiego antyduchowego, fanatycznego w jakimś sensie, bądź zakłamanego. No i teraz to piórko ma was poprowadzić ku wolności. No nie tylko. Pióro jest, tak jak powiedziałam, piszę, spisuję, nie? Symbol pisarzy, twórców, talentu, natchnienia, języka, stylu. Więc nad tym być może też trzeba będzie popracować. Macie się nie stroić w cudze piórka, tylko w swoje własne, nie udawać kogoś, kim nie jesteście. Macie tutaj powiedziane, że... tej swojej przemianie. Chodzi o uwolnienie. I albo uwalniacie się od właśnie tych holizmów, tych negatywnych wyobrażeń i iluzji, i lub jednocześnie uwalniacie drzemiący w was potencjał. Właśnie ten potencjał twórczy, który nie został właściwie wykorzystane. I to jest właśnie taka energia, która na razie jest nieuporządkowana, bo widać sporo zamieszania i widać sporo przemijania. Natomiast jest też coś dobrego w tym wszystkim, bo ta wasza przemiana, nie do końca być może wydająca się na pierwszy rzut oka pozytywna, pozytywną będzie. Potrząśnie wami. Spowoduje więcej tego ruchu, bo tu jest zastój, 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 a pióro mówi, odzyskuję. Oczywiście nie mogę trzymać tego pióra wiecznie w ręku, nie? Muszę upuścić i niech wiatr poniesie. Czyli chodzi o to, że tutaj będziecie skłonieni, może przymuszeni właśnie do większego ruchu, tego pędu wolności, niezależności. Czasami tutaj efektem już tych przemian, o ile przez to przejdziecie, bo ja nie wiem, czy przez to wszyscy przejdą zwycięsko. Tego nie mogę tutaj powiedzieć, bo to zależy od odwagi cywilnej, osobistej. Jeżeli to Wam się uda, to macie zapewnienie, że będziecie tutaj wolni i niezależni po prostu. Jedną z odsłon może być w ogóle podróżowanie.
bo tu trudno będzie usiedzieć na miejscu, chyba że to się już dzieje, może ta wasza przemiana jest już na tym właśnie etapie końcowym, bo to może być różnie, nie? Początek, środek, koniec. Przecież tutaj nie mamy jednej osoby, to jest cała masa ludzi. Dobrze, co wam tu będzie sprzyjać w odzyskaniu tej wolności i niezależności? Zobaczymy z Lenormanda, drogi roczniku 1986. Co wam będzie sprzyjało w odzyskiwaniu wolności, niezależności? Bądź sprzyjało w tym takim przywróceniu sobie tego prawdziwego obrazu siebie samego, żeby się przestać oszukiwać. Odwracało się to serduszko. No może są jakieś rozstania, ale tak jak powiedziałam, po rozstaniu tutaj dosyć szybko znajdujemy następną osobę do związku. Ona dosyć szybko się pojawia. Gdyby był dylemat tego tytułu, bo często tak macie, że nie chce być zupełnie sam, sama i już z przyzwyczajenia tkwie w czymś toksycznym, to tutaj jest powiedziane... Ale tu długo sam nie pobędziesz. Co tutaj będzie sprzyjało? Takie zakochanie się właśnie w swoim życiu na nowo. Pasja, namiętność, kreatywność, artyzm. To jest to. Bo tutaj robimy coś, wykonujemy coś z pasją. My kochamy swoje życie. Kochamy siebie. Przez to możemy też tutaj... Jest powiedziane po prostu... Rada tu jest prosta. Kochaj, szerz radość, bądź szczęśliwy, dziel się z innymi. Podążaj przede wszystkim ze swoimi pasjami. Podążaj ze swoimi pasjami. Tu jest też taka przestrzeń, która mówi, że ja właśnie mam przyjemność z wykonywanej pracy, więc jeżeli teraz jej nie mam, no to tutaj jest powiedziane dlatego, że właśnie ten potencjał twój jest niewykorzystany. Albo serce nie jest otwarte na innych. Tu jest powiedziane, otwieraj serce na innych. Może trzeba temu królowi kielichu w odwrocie przebaczyć, wnieść więcej współczucia, empatii, serca. Jest też szansa na nową miłość, na jakieś takie rzeczy przyjemniejsze w życiu. Mamy tutaj właśnie pracować nad sobą, być osobą hojną, troszczącą się o innych, łagodną, ciepłą, odwrócić tego króla kielichów. Bo on jest właśnie taki niehumanitarny, taki właśnie, jest zaprzeczeniem tej łagodności, bo to jest taki wariat. Więc tu będzie wiele rzeczy. Na pewno trzeba będzie tutaj, pomoże wam usprawnienie tej czakry serca. Pracujcie nad nią. Pracujcie też nad rozwijaniem w sobie samym, bezwarunkowej miłości. Czyli zaczynamy zawsze od etapu numer jeden, czyli kochania samego siebie. Macie się upewnić, czy to, co robicie, opiera się na tym, co czuje twoje serce, czy to jest po prostu jakiś rodzaj właśnie iluzji. Tu serce otwieramy też na innych. Może trzeba komuś będzie przebaczyć. I życiu na nowo zaufać, o ile to nie ma miejsca. Serce otwarte jest sercem hojnym, prawda? Więc ono tutaj rozdaje, daje z siebie jak najwięcej. Więc też efektem przemiany może być w ogóle działalność dobroczynna na rzecz innych ludzi. Macie też szukać takich zajęć i takiej pracy, o ile tego nie ma, która spełnia wasze powołanie bądź zamiłowanie. I to zwykle jest taka energia dotycząca hojności i troski o innych ludzi. Bo tutaj musimy mieć w sobie wiele pasji i miłości, żeby tak naprawdę czuć spełnienie i nie sukces pozorny, tylko prawdziwy. We wszystkich możliwych wymiarach życia. To serce tutaj musi być bardzo mocno otwarte, nie? Tak macie powiedziane w roczniku 1986. I przesłanie duchowe dla was jeszcze. Rocznik 1986, przesłanie duchowe dla was to
No, słabość, która została tu pokazana, jest ta przejściowa słabość, tymczasowa, z którą trzeba będzie sobie poradzić, bo tutaj jest mało teraz tej energii, ale ta i ta przestrzeń pokazuje taką możliwość, wręcz konieczność uwolnienia i otwarcia serca. W słabości tkwi moja siła, macie powiedziane. No właśnie. Tylko odważni i szczerzy ludzie pozwalają sobie na bycie słabymi. Zburzenie murów obronnych, ta roślinka, która się przeciska. I ukazanie swojego człowieczeństwa wymaga wielkiej odwagi. No i to właśnie macie zrobić. Stanąć mocno na nogach, zmierzyć się z prawdą. Tą patynę ściągnąć, tak, z tego swojego obrazu zafałszowanego. Zburzyć te mury obronne, ukazać swoje człowieczeństwo. I to wymaga wielkiej odwagi. Uświadom sobie, jakich mechanizmów obronnych używasz. A widać, że tak. To są te wszystkie erzace. Zamiast czegoś. Bo to one oddzielają cię od Boga i innych ludzi. Poproś anioły, by pomogły ci odrzucić maski i zasieki. Dzięki temu twoje prawdziwe ja wyłoni się z nich niczym motyl z kokonu. Dokładnie. Twoją nagrodą będzie wolność, miłość i poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa. A nie mówiłam? Wolność, miłość, poczucie bezpieczeństwa. To będzie nagroda. Odważ się więc, by być bezbronnym, słabym i szczerym. Możesz być bezbronnym, słabym, ale w tym trzeba być bardzo, bardzo szczerym. Szczerym, nie? I zmierzyć się z tym właśnie zadaniem. Uwalniam się, uwalniam się. Uwalniam się z takiego fałszywego obrazu. Może zgrywam twardziela. W słabości tkwi moja siła. Taka jest tu afirmacja. No dobrze, kochani, to wszystko. Piszcie komentarze. Mile widziane, żebym miała też takie poczucie, że nie rozmawiam ze ścianą czy z powietrzem. Papatki, wszystkiego dobrego.